Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze God of War Ragnarok z dodatkiem Valhalla. Tak, dobrze, nic nie przekręciłem. A teraz, żebym nie przekręcił portali. Ten daje nam jakiś bonus do broni, ten do statystyk. A chyba zaczynam się uczyć. Wolę statystyki. Kurczę, jakie ładne modele. Pamiętamy z podstawki. Cały świat pamiętamy. No i pamiętamy też o tym, żeby zmienić broń, bo teraz misja na dzidę. Halo? O, tam coś lata. No to tak, raz, dzida. Dwa, o kurczę, hop, przyszedł tu. Spadamy tam. Haha, tyle co nas widział. Łyknij sobie to. Kolejny problem z głowy. Zamroził nas! On nas zamroził? Moment, ile tego tu lata? Bo już się zaczynam gubić. Bo muszę uważać, żeby nie wykonywać tych podwójnych skoków, bo pamiętamy, że to też był jakiś problem dla nas. O! Z twojej prawej! Ach, to tego mamy. Dobra. To tak. Aj, leci na nas. Raz, dwa, trzy, cztery i... Leżę. Gorzej z tym. Dwa. Ej, hopie. A dobra, bo to było tak, że na czerwono chyba topór był dobry. No muszę się przyzwyczaić, bo chyba coraz częściej będą nas stosować te... Weź się to wysać. Coraz częściej nam będą pewnie stosować tę całą niewdzięczną sztuczkę z odwrotnym kolorem. No i jak się tego nie nauczę, czy sobie nie przypomnę może bardziej, chociaż no to jednocześnie trzeba się nauczyć na nowo. To może wyjść różnie, ale rozgrzewka za nami. Cnota, runy czas odnowienia szczęście. No mimo wszystko siła, chociaż testem był, że to jest tylko siła rozwinięta, a inaczej, to są tylko dwa punkty, a tu byśmy mieli pięć. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko siła jest to najważniejsza. Wbijamy dalej. Kogo witam, kogo goszczę, chociaż to oni chyba nas goszczą i witają. Wybacz mi, Kratosie. O. Ale zanim przyszedłeś do mnie po raz pierwszy, słyszałem, jak zmagasz się z symboliką swej dawnej pozycji. Czy mogę przedstawić ci moją perspektywę? Możesz. Zanim zostałem bogiem wojny, wahałem się tak samo jak ty. Obawiałem się, że objęcie tronu tylko umocni hierarchię władzy Odyna, której już wtedy nie ufałem. Ale zrozumiałem, że od siebie mogę mieć na nią większy wpływ. Przewodzić można na wiele sposobów i nie wszystkie wiążą się z rządzeniem. Tron i urząd są tylko tym, co do nich wnosisz. No dobra, wierzymy, że tak jest. Tak trochę te drzwi z czaszką, nie ukrywam, zaczynają kusić, ale to zakładam, że jeszcze będziemy mieli okazję takie odwiedzić, więc popracowałbym jeszcze nad statystykami. Skrzynka, o właśnie. Czyli to zawsze w tym samym miejscu leży. Echa ulotne. Chociaż przyznam, że jakoś, nie wiem, nie czuję inwestycji. Znaczy nie czuję sensu inwestycji w echa ulotne. Bardziej mnie chyba jarają te statystyki ogólne. Możemy coś kupić fajnego już, czy jeszcze jesteśmy biedni? Potęga, o! Trafienie ogłoszonych wrogów wywołuje falę uderzeniową i daje szansę na kumulatywne zwiększenie siły. Ogłuszeni wrogowie, ale to są ci na R3, czy tam jeszcze jakoś ich ogłuszaliśmy? Może warto by było to wziąć? Jakieś kumulatywne, dobra, brzmi dobrze. Kumulatywne, przekonali mnie. Ogłuszeni wrogowie. A, tak chyba mają cały ten pasek zdjęty. No ale to wtedy z R3 ich walimy. Zobaczymy w trakcie, jak wyjdzie. Wchodzimy. 4 razy R1 plus R2. Nasz główny trik. Do tego wszystkiego. O! My też potrafimy. Nie używać podwójnych skoków i wszyscy będą zadowoleni. Znaczy podwójnych skoków w ramach uniku. I wszyscy... O, tu mi się dobrze stoi. No już myślałem, że to nie, już mi się nie stoi tak dobrze. I wszyscy będą zadowoleni. Najlepsza broń, jeżeli chodzi o trzymanie takich tutaj gości na dystans. Albo gościuby, nie? Bo nie wiadomo, kto nas to atakuje. Dobra, leżysz. No tak... Nie, nie rób. Czyli my się sami zamroziliśmy ostatnio. Ale to jeszcze dwie walki z takimi głupotami. Gorzej, że tam jakaś wywerna do nas idzie chyba. Ciekawe, czy podleci. I co, my możemy ją tak na przykład załatwić stąd całą?
No bo piękne, jakby nie trzeba było nawet... dobra, nie możemy. Znaczy, teoretycznie możemy, ale nam się chyba to nie opłaca ostatecznie. Jak, parówko? Raz, dwa, trzy, cztery i wicher! I ten wybuch jeszcze, kumulatywny, no, masz to tak. Praca zakończona, bierzemy żyćko. Czyli to nas ostatnio zamroziło. No trzeba przyznać, a zapomniałem, okaże na następny run. Chyba starcia, mroźny przewrót. Ale może nie ma co się tak bardzo na nie porywać. Choć przeczytać było warto. I co, siła obrona? Siła szczęście, siła obrona runy. Dużo tego szczęścia. Szczęście, coś mieliśmy zależne od szczęścia. Dobra, to może siła szczęście. Tyle dają, to bierzemy. Rozumiem, cały czas przygotowanie na spotkanie. Kolejne spotkanie z Tyrem. I co, gdzie ten obelisk? Ostatnio tu stał jeden. Ale Tyrze, ostatnio... wcześniej mówiłeś do mnie, jakbym chciał przewodzić. Otwarte. Jakbym był kimś, za kim można podążać. Twoja samokrytyka, nie, ma dobre odzwierciedlenie w Walhalli. Nie bez powodu w twoim umyśle pojawił się tron. To coś więcej niż symbol, to wyzwanie. By ponownie się sobie przyjrzeć. Mimir ma rację, masz moc i, jak sądzę, mądrość, by na nowo określić, co ona dla ciebie znaczy. Jeśli z niej skorzystasz, udowodnisz sobie, że tron cię nie zmienia, nie czyni cię inną osobą. Nie, jeśli wiesz, kim jesteś i dlaczego służysz. Pamiętaj, kim jesteś, tak? Pamiętamy. Wygląda na to, że jak już raz się otworzy jakąś skrzynkę, to ona jest otwarta cały czas. Tylko zastanawia mnie w takim razie taka skrzynka Valhalla na przykład... Valhalla da ci tędy przejść, jeśli dobijesz z nią targu. Wiemy, wiemy. Jak są na przykład, o tak, tam skrzynka z runami broni. Czyli co, to wtedy dostaniemy taką runę już na stałe? Bo może błąd robię, że zostawiłem je na później, bo uznałem, że podniesiemy, przepadną. Mamy ważniejsze rzeczy. A teraz zaczynam się zastanawiać, czy może lepiej by było właśnie za nie się najpierw zabrać. O, bo tak widać, tam ta skrzynka na dole już otwarta. No, lepiej by było się teraz za nie zabrać, a nie zostawiać na później. Widziałem to. Cały czas ta czacha kusi. Dostaliśmy tu coś nowego. Glify, glify, glify. Pęd. Zmniejsza utratę poziomu naładowania. Nie. Chociaż... No co z tym wybuchem? Może? Idziemy. Kolejne wzmocnienie statystyk. Gorzej, jak w ten sposób nigdzie nie dojdziemy, tylko muszę wejść w tę czachę w końcu. Są jakieś dzbany? Dobra. Chyba nic się nie stanie, jak kilku nie podniesiemy. Będę marudził po przejściu. Dobra. O-o. A dobra, na tych to nie będzie działało. Te też jakby trochę odporniejsze. No to... Wow! A co odporniejsze? A czemu mi się wydawało, że jakieś złote to właśnie... O, trzeba było odbić. A nie, na such. A, zrobię unik. Czemu mi się wydawało, że jak jest złoto, to właśnie powinniśmy użyć inną broń, a to wygląda na to, że to złoto im robi fajne obrażenia. No. Pomożemy mu w tym jego programie kosmicznym. Co to już? Żal podnosić, ale weź. Dobra, czacha nas nie ominie. Chcąc, nie chcąc, wbijamy. Co my tu mamy? O, obrona, witalność, dodatkowe życie, ale więcej siły to dodatkowe obrażenia. A tu też jest witalność, to wolę siłę, witalność, jeszcze runy dopalić. Z kim się teraz spotkamy? Jakiś jaszczur? To ten, którego oznaczyła Valhalla! To ten? Póki co nikt nas nie atakuje, dobra, lecą kolejni. Czas to odpalić. Ale kurczę, już byli... Nie zdążę, on jest... Czekaj! Nie zdążę już! I kogo przywali... Kogo uderzyłeś, bracie? Najgorzej, że to ogłuszenie mogliśmy wykorzystać, a tak to... Wyszło jak wyszło. Ile życia zabrał to jednym strzałem? Dobra. Jesteś! Oznaczony... A to ten bekacz. Okej, jak to leci za nami? On... Cały czas Zabroził nas! Sami się zabroziliśmy. Świadomie to zrobiłem, Mimirze.
No i już prawie kombo miałem. Kurka, no to trzeba przyznać, że tego tu ładnie oznaczyła Valhalla. No z tym bekaniem to... Nie wiem, czy my tak łatwo wyrobimy. Daj szał, bo... Przyznam, że ten bekacz jest naprawdę... No ten, którego szukałeś. No. Miło, gdy klątwa staje się błogosławieństwem. Trudny, w końcu ją przeszliśmy. Brzemię zdjęte. No najwięcej chyba życia straciliśmy przez to brzemię. Cóż. Jakoś poszło. Jakoś po... A. No pięknie, jakbym jeszcze nie odebrał nagrodę. To by była lama. Pokaż filmik z runami. No pokaż, pokaż, co wy tu macie. A, to jest to, czego nie wzięliśmy ostatnio. Chyba nie. Runy czas odnowienia szczęścia. Też bieda. Ale może nam się przyda. Właśnie, może powinienem częściej z run korzystać. Dobra, Valhalla, dziękuję. Nie było tak źle. Wspaniale! Możemy teraz spokojnie ruszać dalej. Się tu za tymi rozglądaj. Wbiłoby się do środka. Za dzbanami się rozglądaj. Odblokowaliśmy sobie większe punkty z nich. Jakoś... Nigdzie nie widać tych podświetlonych. Halo, zapłaciliśmy za tę przyjemność. Nie ma niczego, to już jest otwarte cały czas. Dobra, to idziemy tędy. To są jakieś drzwi w ogóle? Mimirze, ty wszystko niby wiesz. Czyli zrobiliśmy sobie, okej, rundkę. Niepotrzebną, bo można było od razu tu wbijać. A, ale nie, no to moment, to jest miejsce, w którym zaczynaliśmy. Co to jest? Runy czas odnowienia. Palec sobie też zostawimy. Miejsce, w którym zaczynaliśmy, ale tu były drzwi wcześniej. Jest, u góry. To już jest ten moment, w którym wchodzimy w te jaski. Szybko poszło. To jest walka? Modi! Oj! Modi? Nie! Ale wyczekał! No wal! Ciekawe co powie na to, jak tu mu wicher zaraz świśnie. Po raz kolejny. Oj, Modi! No! Kliknij to! No jest na R3, no hop, oberwie teraz. Młody dzik, Moby Dick może być. Jeszcze z tą naszą włócznią biega w głowie, czy mi się wydaje? Tak, a nie. No tym prądem, ale też oberwał. Wiesz co, w sumie to... Niech pójdzie w ten sposób. Kiedyś trzeba odnowić tę moc. O. Jak on trafia, jak nie jesteśmy na czerwonym polu, nie? Modi! Oj, nie zdążę. A może w ostatnim momencie. Kurczę, prawie był ogłuszony. Ej, co robisz? Cykl. Ha! Wyłuskiwanie z pamięci akurat syna Thora. Ciekawe. Ciekawe. Młody dzik. Trudno dostrzec jakiekolwiek podobieństwa między Modim a jego siostrą Trity. Nie ma w niej krzty cechując jego okrucieństwa, ani jego tchórzostwa. Wiem, że wciąż nosisz w sobie poczucie winy z powodu jego zabójstwa. Ja również z powodu mojej w nim roli. Podobnie jak jego brata, Valhalla wydobywa go z mojej pamięci, by znowu walczył. No właśnie, bo on chyba to do Valhalli to się średnio nadawa. A, może mieliśmy wybrać jedną z kilku skrzynek? Można... Oj. Taka obrona i taka witalność, albo wydłużony czas parowania. Oja. A tyle życia. Dobra, chyba obrona, witalność. No, był trudny wybór. Żyćko bym chętnie wziął nawet. Nie, czemu szał? Po co komu szał? Życie nam dajcie!
Kurczę, po co szał? No dobra, to statystyki. Ach, ta witalność, no. Znaczy, to parowanie. Poślij przed siebie trzy fale światła, które zadają znacznie zwiększone obrażenia. A my mamy zwichrowany czas. Nakładać znak na pobliskich przeciwników. Zaatakowanie oznaczonego wroga skraca czas odnawiania runicznego. Nie. Nie, dobra. Zrzeknij się. Co, to już nie będzie można wrócić do niej? A, to trzeba uważać. Jakbym się zrzekł na przykład i przyjdziemy... Ale dostaliśmy biegłość? Nie zwróciłem uwagi. Czy to za to, czy za misję? Jeżeli możemy się zrzec, jak nic nam się nie podoba i dostajemy za to punkty te stałe, to wchodzę w to. Witaj ponownie, Kratosie! No jesteś. Dzień dobry. Co byśmy nie zapomnieli, Kratosie? Twojemu czynowi towarzyszyły konkretne okoliczności. Ocaliłem ci życie. Tak! A ty w podziemce dosłownie urwałeś mi głowę. Wyobraź sobie, co by było, gdyby twoi nowi znajomi dowiedzieli się, jak traktowałeś starych. Ale oczywiście nie jesteś tą samą osobą. Teraz jedynie sprawiasz, że druhowie giną przez brak przezorności. Dzięki temu o wiele łatwiej jest winić innych. Wiem, że jesteś projekcją umysłu, ale śmierć, którą ci zadałem, była niesprawiedliwa. O, poruszające, tak. Nie warte śliny, której trzeba by było, byś to wymamrotał. Nie rób tego więcej. Nikt nie chce tego od ciebie słyszeć. Czyli co, tak naprawdę autodisę puszczamy cały czas, sami sobie ciśniemy. No dobrze. W ogóle jak mieliśmy wyliczone te echa ulotne, żeby wydać wszystko. Ale myślę, że no, mam nadzieję, że warto było to życie brać. Przyda się. Chociaż z drugiej strony może lepiej jakby się miało nie przydać. Bo to znaczy, że nie stracimy już nic więcej. Jakieś zagadki środowiskowe? Coś przymrozić? Przejście jakieś? Bramy? Pamiętam to. Ten świat. Tak się bawiliśmy. Was też może idzie... Nie. My tylko głowę urywamy. Co najwyżej. Coraz mniej tych nagród do zebrań. To mnie smuci. Coś dla ciebie na pamiątkę. Naprawdę liczę, że przyniesie ci niewyobrażalne męki. Ciebie też przechodzą dreszcze? Zdaje się cię osądzać. Przesadzasz. Znalazłem kolejny przedmiot z mojej przeszłości Walhali, tarczę, która należała niegdyś do Boga Słońca, Heliosa. Teraz jest odkształcona i bezużyteczna. To tylko gorzka pamiątka moich czynów z czasów, kiedy kierował mną ślepy gniew. I mieliśmy jeszcze kamień przysięgi. Walhalla przywołała przedmiot z mojej przeszłości. Bursztyn symbolizujący przysięgę więźnia. Przysięgę, której dochowanie wymuszały furie z mojej ojczyzny. To bolesna pamiątka ślubów, które złożyłem kiedyś Aresowi. Dnia, kiedy zboczyłem z drogi prawości i honoru. No i też dorobiliśmy się tych naszych łańcuchów, które wykorzystywaliśmy ostatnio, jak się domyślam. Tak to by można było jakoś połączyć. Tych ognistych łańcuchów. O tych mowa. Dobra. I co, znowu czwóreczka, czy teraz będzie ich więcej? Podpowiadacie w komentarzach, że tych szczelin może być więcej. Nie musi być tak, że cztery i koniec. Zobaczymy. Może będzie opcja coś z tym zrobić. Czy jakiś... Pokażcie. Zmniejsza ten pozyskiwania szału, ale za to dostaniemy zwichrowanie pędu. Po raz kolejny nam chcą aktywacja wściekłego wiru wodnego. A zwichrowanie czasu. Wir wodny jest w pełni naładowany. Zmniejsza obrażenie zadawane runicznymi atakami, a za to mamy wściekłą furię. Zwiększa szybkość zyskiwania szału o 20. Kurczę. No przyznam, nie szaleją z tymi tutaj. Może specjalnie, tak? Żeby nie ciągnęło do takich poświęceń. Tu wiemy, jak to działa. Potrzeba punktów.
250. Dużo punktów. 500. No i tam, ciekawe, czy będzie też za 250? Druga runa, czy tam jakaś konkretna runa się zmieści? Ile? 5000! Oj. To co, my mamy w trakcie tego przejścia szansę uzyskać aż 5000 punktów? Zawsze szukać przewagi. To dla ciebie jakaś gra? Może. To nas nie interesuje. Klucze... Może... No dobra, wbijamy. Szybkie obejście. Tylko, że jak się trafi jakiś niewdzięczny przeciwnik. No i kolory tych szczelin oznaczają ich poziom trudności. Tutaj też dziękuję za przypomnienie, jak to działało. Znowu syrenka? Chodź, syrenka. Arielka, dajesz. Pakuj się do szczeliny. Czyli czerwona najgorsza, jak się domyślam. Ale jak załatwimy na początek... A, to nie ty jesteś. Czemu mi się zawsze wydaje, że ta Arielka wyjdzie do nas na start? Dlatego warto jest tam pomęczyć ją na tej szczelinie. A to ona dopiero przyjdzie do nas, prawda? Jesteś! Oj tak! O, dobrze, że nasz wicher dopadł. O. No, jesteś! W końcu te ogłuszenia wykorzystujemy. Coś na plecach mamy jeszcze, trzeba uważać. Mogłeś puścić wicher. Oj. Jest pod ziemią! Oj, to co, wyjdzie na nas? No właśnie, nie mieliśmy tych jeszcze podziemnych przeciwników z podstawki. To jest ciekawe. Leży. Jest, wyszedł i ten. O kurcze! Zerwij to połączenie! Czyli tak jak to mówiliście, to połączenie nie musi być zawsze zrywane tym boskim dziabadłem greckim, tylko możemy dowolną bronią. Chodź tu, już tak niewiele brakuje, żeby ogłuszyć gościa. Ach, myślałem, że przejdziemy przez to razem. Znaczy, chyba przejdziemy razem, patrząc na to, że nam połączenie odpalił. Ty... No w końcu. Gorzej, że teraz czas odpali. Widmo. Jeszcze? A to jeszcze nie koniec. Kto by się spodziewał? No właśnie, a co z tą syreną, co tu była wcześniej? Uwaga, lurkuję! Lurkuj, lurkuj. O! Minotaur! I kto tu jest w połowie człowiekiem? No i na kombo! Kurczę, pomyliłem się z liczeniem. Raz, dwa, trzy, cztery i wicher! No, mamy to! Hop, nie gotowy na naszą dzidę. Szarżuje na nas! No teraz to już za późno trochę. Raz, dwa. Zresztą widzę, że on nie tylko na dzidę nie gotowy. No, no, już myślałem, że nie zaliczę nam tego. Mamy to. Tym razem wygrałeś, Kratosie. Ha. Zawsze wygrywamy, tylko tak patrzę, czy jakiejś żyćka nie ma, bo boję się, że jak aktywujemy szczelinę, to czas rusza i mamy to. Gdy zdrowie Kratosa spadnie do krytycznego poziomu, daje krótkotrwałą, niezniszczalną barierę, premierę do siły oraz przypływ zdrowia po zakończeniu trwania premii. O! Ale to tylko raz, czy zawsze? Bariera ochronna, która pochłania obrażenia z pojedynczego ataku, następnie powoli się odnawia. Gdy zostaje zniszczona, wytwarza druzgocącą falę uderzeniową, która ogłusza pobliskich wrogów. O kurczę, jedno i drugie jest fajne. Bariera ochronna, która pochłania obrażenia. Kurczę, chyba jednak ostatnia szansa jakoś do mnie A myślałem, że ktoś wyskoczył. 5 teraz! Ostatnia szansa chyba do mnie bardziej przemawia. Z drugiej strony, jeżeli ta bariera tak co chwilę by się reaktywowała, no to oponięcie jednego ataku pozwoliłoby nam zachować więcej życia. A może nie był to najlepszy krok? Skąd wy wyszliście? Ładuj! Zanim ci kumpel na plecy wskoczy. Dobra. R3. I leży. Po tych okolicach to my sobie możemy przejść później, tak naprawdę, a teraz zaliczmy szybkie kółko. Cel, który należało dorwać. No, jaki mistrz. No. Czyli ładujemy. To rozumiem średnie wyzwanie. Chyba, że złote to właśnie najgorsze. Nie pamiętam tych kolorów. O! A gdzie wy jesteście? Muszą się unosić.
Moment. Ten był najgorszy już nawet na solówkę, a co dopiero tutaj? Nie, to chyba nie jest... Oj, przebija się, tak? To już pamiętam tego wroga z biblioteki bodajże. Tylko, że tam była taka potężniejsza wersja. Z lewej mordeczko. Może tak, wejdźmy strzałem, chociaż... Idzie. Ostrze. Nie wiadomo z kim w pierwszej kolejności... Jest R3. Doładuj nam szał. Mam wrażenie, że jednak złote wyzwanie nie jest łatwym, a wręcz przeciwnie. Mamy cały czas ten kamień odnowienia, chociaż nie pamiętam, czy... Ha, tego się nie spodziewał. Czy runiczne odnowienie... Akurat... Aj, tego się my nie spodziewaliśmy. Co jest? Dostępna jest nowa arena. Możesz znaleźć w skrzydle? Okej. Ostatnia szansa się aktywowała. Fajnie by było się podleczyć teraz do następnej, ostatniej szansy. O, dziękuję. Po wyjściu ze stanu szału otrzymujesz tymczasową premię siły obrony run. Kiedy wir wodny jest w pełni naładowany? Nie, to bierzemy to po kłosie szału. Więcej życia. Halo. Chyba mieliśmy gorszych przeciwników teraz, zaliczonych. Przynajmniej sobie to tłumaczę. Ciekawe, za jaki czas się nam bariera szału ponownie załaduje. Czy ta bariera ostatniej szansy. Musimy częściej korzystać chyba z tej tarczy, tak patrzę teraz na to. Dobra, otwieraj i lecimy, bo strasznie szybko czas leci. Ataki wręcz zadają niewielką od szczęścia szansę na trafienie krytyczne. Bardzo duża, zależna od szczęścia na pozyskanie przypływu zdrowia po zabiciu wroga runicznym atak. Okej, bierzemy runiczny atak, zabicie wroga. Muszę pamiętać o tych runicznych atakach częściej. Gdzie są jakieś... O, jest kamień. Dobra. Trochę lepiej. Co to my mamy wchodzić do tych drzwi teraz? Nie no, zróbmy obejście, bo to na bank będzie jakaś... Jakiś złol do pokonania. Dawać, kolejne złoto. Chodź to. O kurczę. Oby zadziałał cię na śmierć. No przyzna, że ta tarca potrafi wyczarować fajne sztuczki. Oj, oj, Bifrost. A nie mieliśmy oddawać im Bifrostu? Co my właśnie? To ja wiem, ale nie pamiętam, jak się ten Bifrost reaktywowało. Odpal szał, Kratosie. I co z tym szałem? Tak nam się dobrze tutaj stało. Zabijało. Zmachałeś się, Kratosie. Jakie to jest szybkie te łogniki, chochliki. I na ziemię. I do kolegi. Dobra, jednego nie ma. Aj, atak. No szkoda, bo już... A ciekawe, czy jak rośnie poziom trudności ten związany z czasem, czy chociaż nagrody dostajemy większe dzięki temu. Otwieraj szczelinę. Obrona, czas odnowienia. Chwycenie ogłuszonego wroga zapewnia przypływ szału. Trochę ich tu chwytamy. Trochę ich tu chwytamy, ale czy przypływ szału? Czy tyle nam potrzeba? Obrona, czas odnowienia. Wydaje mi się, że trochę tej obrony. Patrząc na to, jak oni nas tutaj teraz kroją. Wrócimy na chwilę. O, tu jest... O, niebieska arena. To możemy wziąć chyba po drodze. Wydaje mi się... Trafić tam precyzyjnie, to jest też... Nie lada wyzwania. Niebieska to jest chyba ta podstawowa, tak? Już? Uzbrojonych prymitywów? Szybko się tu pojawił. Chyba zauważyłem twoją zwierzę. Proszę o za tobą, proszę. Czekaj. Ktoś jeszcze przeżył? Nie, no to... Dobra szczelina jak na ten etap. Witalność, kurczę, witalność też nam by się przydała, ale z drugiej strony fajnie by było mieć chociaż dwa runiczne... A, to są do cyklonu, to nie będę przełączał, to witalność. Jakby mieć dwa runiczne ataki, to by trochę nam ułatwiło poruszanie się po okolicy. Moglibyśmy wrócić na chwilę tu, oni zatrzymują czas. A my byśmy sobie kupili jakieś żyćko? Chociaż trochę szkoda tej... Kratos myśli, ależ emocje. No właśnie, bo tu za tę pieczęć ducha można by było sobie kupić sporo życia, które by się przydało, jakby nie patrzeć. Bo boję się, coś mi teraz
w głowie świta, że jak mamy ten kamień wskrzeszania, to on nie dawał pełnego zdrowia. No właśnie, on daje dużą ilość zdrowia, ale nie pełne. A z drugiej strony setka pieczęci ducha. No ale dostaniemy trochę ich. Dobra. Dać zdrowie. No bo czuję się niepewnie. Będzie bolał. Wytrzymały pęd. Ile mamy jeszcze tych ulotnych? 2400 już. Dobra, to palec jak palec. Grzebalec. Byłbym za tym, żeby sobie tu jeszcze odpalić jakieś wzmocnienia, nie pójdziemy dalej. To najtańsze. No tak, wybierz. Złoty glifa. Bo tam po drugiej stronie jest jaki platynowy. No i idealnie, wydłużę czas to czego wcześniej nie mieliśmy, a coś co może się nam przydać w trakcie walki. Do tego wszystkiego, a dajcie. Chociaż nie, to nam się chyba nie przyda, bo to jest relikt, a akurat... nie pamiętam, czy to był relikt, który sobie później możemy w domu odblokować? Nie przyda się. Ile mamy tych boskich triumfów? Wydajmy jeszcze jeden. Dobra, no i musimy wbić na kółeczko. Co my tu jeszcze mamy? I znaleźć ostatnią miejscówkę. Wydaje mi się, że może być za tymi drzwiami i to mnie trochę martwi. To sobie odblokujemy. Bo to na postumencie. Kiedyś trzeba. Ważne, żeby teraz nam tego nie przypisywali. Muszę pamiętać w ogóle, że coś takiego mamy. I jeden klucz do bramy również się przyda. I wychodzimy, bo tak naprawdę to my chyba przez tę bramę byśmy musieli tam przejść, żeby powalczyć z ostatnim przeciwnikiem. Tylko się zastanawiam, czy to nie jest najgorszy z najgorszych w takim razie za tą bramą. I czy tam też nas dotyczy ten upływ czasu, który tu widzimy. Już w tamtą stronę było. Żeby się nie okazało, że mogliśmy wcześniej załatwić to dużo szybciej, w łatwiejszy sposób. No ale dowiemy się jak wejdziemy. Siema. Ale nie ma za to czasu upływu i chyba poziomu w takim razie. A można by było... Kurczę, weź walnij. Bo zastanawia mnie jeszcze inna rzecz. Nie, bo czy można by było teren zaminować? Największe wyzwanie z największą nagrodą. Chyba się nie boisz, Kratosie. Nie wiem. Trochę się cykam. Dziabaj w to! Nic tu nie chodzi. Kula! Dużo kul. A czy te kule możemy rozwalać? Teraz mnie naszło. O kurczę, syrenka! Może nawet musimy je rozwalać? Pokażcie. Nie. No chyba musimy omijać jednak mimo wszystko. No i wicher odpalaj! 3. Wicher. Nie, 4. Jeszcze jedno jest nam potrzebne. Ale... Aha, tu jest czas na brąz. Widzę. Widzę. Dopiero teraz zauważyłem. Jeszcze jednego. Dawaj. Dajesz 3. Jest na brąz. A tu było coś na złoto, czy nie? Czy na złoto będzie za chwilę? Dobra. 10 na srebro. Okej. Okay. Ale nas chyba brąz tylko zadowoli już. Znaczy inaczej. Sam nad nami. Czyli to trochę przypomina te wyzwania, które mieliśmy gdzieś tam pierwotnie, w podstawce, jak biegaliśmy po tym świecie, zdobyć na nas lepszy pancerz. Zabij go jak najszybciej, bo czas się skończy za chwilę. Znaczy inaczej. Dobra, jest, odnowili? A to nie miało być po zabiciu każdego? Oni to przeżyli, najgorzej. Atak z tyłu. Dobra, z tyłu może być za chwilę. Jest, w ostatnim momencie. Kilku zginęło, ale chyba nie jesteśmy w stanie 12 sekund zabić tych wszystkich tutaj kochlików. No nie, 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 to jest za mało czasu na to. Byśmy musieli mieć ten wir. I co teraz się stanie? No i świetnie, oczyściłeś drogę dokładnie tak jak lubisz. Krwawo i okrutnie. Mamy 5 na 5. A gdzie jest wyjście? Halo? A dobra, tam jest, przy szczelinie. Nie żałujesz, że nie złamałeś masztu i nie nadziałeś na niego ich głów? Nie, żałuję, że nie zmieniłem może na topór, żeby te kochliki pościągać, ale ostatecznie nie jest źle. Gdy wir wodny jest w pełni naładowany, cios kończący kombinacje. Trochę kończymy tych kombinacji, ale bierzemy błogosławieństwo mocy. 1000? A nie, to 1000... Tak, 1000 nam dali za to. No to spoko. No teraz możemy sobie przejść jeszcze kawałek w środku.
żeby nabić ewentualnie brakujące punkty. Tu byliśmy, tu chyba nas nie było. O, jest jeszcze jeden. Czy nam potrzebny kolejny? Może nie ma sensu, ale faktycznie jest nadwyżka teraz tych. No ale... Czerwony to był ten trudny. Chociaż tak naprawdę, czy jest trudny, czy nie, to w głównej mierze... Ej, czerwone! To w głównej mierze zależy od przeciwnika, na jakiego tak natrafimy. Bo z niektórymi łatwiejszymi... Myślę, a jest do ogłuszenia. Z niektórymi łatwiejszymi walczy mi się gorzej niż z innymi trudnymi. Czym pozwoliłeś się trafić? Wrócisz na Seidr! Co jest? Głowa, nie gadaj. Czemu nie odbiłeś? Znowu dałeś się trafić. Spróbuj innej broni, idioto. Nie, ta była dobra. Widziałeś przecież, że wyszło. Ostatni? Ej, o, jeszcze wybuch. No super. No ale mamy to. Może trochę życia straciliśmy. Ale może oddadzą. Płomień udręki. Nie, o, ale obrona, witalność. Ile tego wbija? Tylko szkoda, że jak wchodzi nam witalność... A nie, wydłużają też na zwykłe. Więcej zwykłego paska. Ile? 3800? To jeszcze jedna szczelina i może te 5000 byśmy zdobyli. Tu coś jest. Czekamy na to. Ej, halo? Nikt nas nie atakuje? No właśnie. Dobra, jest na R3. Żeby nam nie uciekł. Mogę, czy coś za tę nadwyżkę... Za tę nadwyżkę dostaniemy coś, czy nie bardzo? O! Czy nie bardzo? Kurczę, no jakbyśmy jeszcze trafili na jakąś szczelinę, póki poziom wyzwania jest... Na takim poziomie, na jakim jest, to może coś byśmy ugrali. O, pchnięcie 1000 żołnierzy, to było chyba dobre. Tak, z tego korzystałem dużo, szept. To mijamy cały czas. Daj, wykałaczka 1000 żołnierzy, bodajże tak to się chyba nazywało w naszym starym wydaniu. Tam coś też jest. Ile mamy tych punktów? Kurczę, 3800. Nie mają jakiejś szczeliny jeszcze takie na szybko? Jest taka skrzynka? Nie, to chyba nie ma sensu. Dobra. Może do czegoś prowadzi... O, prowadził do życia. Jest szczelina, tylko teraz tak. Czy to nie była czasem ta najtrudniejsza? Dobra, najwyżej nas zabiją. No bo... Może trochę zbyt zakładnie podchodzę do tematu. Znasz to skrzydlate stworzenie z trójzębem? Nasz kolega. O, ale z tym gorzej. Jakby mu wejść na plecy... A to gorzej, że tam jest jeszcze coś. Jakby temu wejść na plecy, to by można było go wykorzystać w walce. Słuchaj. Pozwolisz, żebyśmy wbili na twoje plecy? Chyba... Nie pozwól nas uderzyć! Zrobiło się... W najgorszym momencie zrobiło się trój. Ładuj się na niego! Nie, nie zabijaj, chopa! Dobra, w ostatnim momencie przeżył to. No nie. A tak mogliśmy pięknie go wykorzystać jeszcze w tym spotkaniu. Ech, no. Oślepłeś za tobą! No. R1. Ale będziemy mieli 5000 punktów, później się okaże, że na głupotę. Dobra. Jeżeli przeżyjemy to w ogóle, to będziemy mieli obiecane punkty. Chyba ktoś na R3 już idzie. No dobra, ale najgorszy z nich wszystkich... Czyli Cyklop już... A myślałem, że umiera. Cyklop padł już, dobra, ten dostał... No. Ha, czemu bez odbicia, no? Dobra, poleciała. Znaczy, ona teoretycznie potrafi latać, ale nie wiem, czy jak upadnie, to też się liczy. Co? Pokonani? Nie wstawać! I to na trzecim poziomie! To co nam teraz dacie? Mocno zmniejsza otrzymywane obrażenie podczas używania runicznego ataku. Średnia szansa na zyskanie przepływu zdrowia po każdym zabójstwie włócznia. Dobra. Znaczy, może już nie będziemy mieli za dużo okazji na zabójstwa włócznią. A tak naprawdę... To, co nas tutaj interesowało, to chyba wzięliśmy... Czeka ulotne, warto brać. Zobaczymy, jak ta obietnica zabój z włócznią. No już więcej szczelin chyba nie będziemy odpalać, ale jak widać, nawet trzeci poziom daje radę.
Nawet na... No, to nam... Kurczę, po co nam ta szczelina? Chyba, że klucze byśmy sobie kupili. Dobra, to daj jeszcze jedno, jak już... W którymś momencie przesadzę pewnie. Hej, ten paku, skup się. A to już widać, widać już nawet ten poziom tego przeciwnika. Ja wiem, inna broń. Powiedzmy, czy roglobyta? No. Ładnie nas tu kolega przedstawił. Szarżuję. Coś jeszcze tam lata, a to jest syrena na to wszystko. Oślepłem za tobą. Aha. No, robi się ciężko. Nie ukrywam, że... Czuć ten poziom wroga. Dobra, znowu coś zaczyna się tam dziać za nami. Czuć poziom wroga. A zobaczmy zwichrowanie czasu, ile sekund dostajemy. Chciałem to na tyra wykorzystać, ale... A jeszcze tutaj jakaś sekunda leci. Kula! Tylko nie atak pieśnią! O, mam to niegroźne chyba. Dobra, gra nam w uszach. Łostrza! Znaczy, że za nami coś jeszcze się dzieje. A to trucizna zwykła. Czy my będziemy mogli sobie kupić jeszcze jakieś leczenie? Trochę się zaczynam o to martwić. Tam trujący atak, my mamy z przodu gorsze problemy. A żeby było jeszcze gorzej, to zaraz wskoczy kolejny poziom. Valhalla, halo? A mówiłem, żeby już nie odpalać szczelin. Już po tym spotkaniu to my już będziemy... O, właśnie. A przecież lubisz trudniejsze walki. Co z tym przypływem zdrowia? Ostatni wróg! No. Hej, halo, szczęście opuściłeś? Oszałamiająca potęga. Uła, jest przypływ zdrowia, chociaż tyle. No, dajcie nam zdrówko po tej walce. Runy witalność, jak to można jeszcze bardziej dopalić? Wybuch Atalansa. Może zmiana tych? Cyk, 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 cyk. No to jest zawsze też takie wygodne, jak wbijamy gdzieś na kogoś. Znaczy, szykujemy się na tyra, tak jakby nie patrzeć, ale wbijamy na kogoś, odpalamy sobie ostrza, taki atak, który daje na chwilę spokoju. Z drugiej strony ta witalność i te runy, to runiczny atak mega podkręci. Chyba weźmiemy je tak, nie wiem, wszystko te staty. Dobra, wychodzimy stąd. Już nie ma sensu dalej. Znaczy, pewnie ktoś nas zaraz zaatakuje, patrząc na to, gdzie biegamy. Halo? Niebieska szczelina, ale kuszą na każdym... O nie, to już nie ma sensu chyba biegać, patrząc na to, co się dzieje w okolicy. Jak już nawet zwykły przeciwnik staje się takim trochę wyzwaniem. To chyba oznacza, że czas skoczyć do papcia tyra. A z drugiej strony niebieska szczelina, podstawowa. Teoretycznie najłatwiejszy wróg, więc być może... Hop za niebieską szczeliną będzie łatwiejszy. Przechwycenie wroga zapewnia przypływ szału. Wywołuj druzgocącą falę po kombinacji ataków. Dobra. Też wydawało mi się, że coś podobnego mieliśmy. Z drugiej strony może niebieska szczelina na czwartym poziomie będzie łatwiejsza niż czerwona na ten, co mieliśmy. Dobra, odpal. Kiedyś trzeba zginąć od kogoś. Gdzie jest wróg? Tutaj. Wow! Ale nie... Niczyja armia. Niczyja. Nie poznasz, no nie skojarzysz, kurczę. Bifrost! A to co? Magia Bifrostu! Tego nie lubię! No Bifrostu chyba nikt nie lubi. Co, pokonani? Nie, myślałem, że już pokonani. Najgorsze, że my nie mamy, ale to szał sobie w sumie za te punkty kupimy. Dobra, dawaj R3. My musimy się na włócznie przestawić, żeby ewentualnie podleczyć jeszcze naszą postać, jak będzie opcja. Co do tego? No i te kombo wybuchowe, co z tym? Nie po to odpalam kombinację. Raz, dwa, trzy, cztery i wybuch. Raz, dwa, trzy. Oj, idzie. To jest bifrostowy dziad. Myślałem, że dostaniemy. Trzy, cztery. Tyle z wybuchu wyszło. Polewaj. Polewaj. Jerzyk. To mu się nie spodoba. Raz, dwa, trzy, cztery i... Włócznia, no! Ale nie wiem, czy był wybuch. Nie widzę tego wybuchu, o którym mówili. Co, szczelina rozwalona. No, lepiej oni niż my. Zwiększa szybkość zyskiwania szału podczas atakowania wrogów.
Okej, okay, albo zwiększa obrażenia od runicznych ataków. Dobra, kiedyś trzeba z tym naładowanym biegać. Czas wydłużony. Noż chyba nie ma już nie ma sensu pakować się w szczeliny. Tam kolejna jest, ale nie, no ile można biegać, tak? Tyr czeka. O, tu też szczelina. Niebieska. Ale wydaje mi się, że narobiliśmy sobie już tylu punktów, tylu wrogów i wszystkiego. Co to za skrzynka tam stoi? Kto nas atakuje? Nie, nikt. Już się bałem. Mamy tyle tego wszystkiego, że już nawet nie ma sensu kombinować dalej. O, dwa klucze to warto było podnieść, bo chciałem je kupić właśnie. Robi się trudniej, gdy się ociągasz. Tak, dlatego idziemy stąd. Na razie. One znikają, tak? Jak wyjdziemy sobie. Czyli rozumiem, że teraz już gorzej być nie może, tak? O, a tam coś jeszcze u góry było, ale tam chyba nie idzie wejść jako tak. Chyba, że tędy. O nie... O! Ale kto zamknął drzwi? Być może jest 10 szczelin w całym świecie. Kurczę... Na poziomie 10 odpalać? Boję się, że wyciągnę przeciwnika, ale możemy nie mieć więcej okazji, żeby coś takiego zrobić. A z drugiej strony boję się, że wyciągnę przeciwnika, który nas zabije i z którego nie będziemy mogli wyjść. I tak naprawdę w głupi sposób... A nagroda z tego... Nie ma sensu. W głupi sposób byśmy mogli czasem paść w sytuacji, w której jesteśmy już naprawdę... Oho, cześć. Naprawdę dobrze gotowi na tyra, więc nie ma sensu chyba przeciągać tego. Którędy do domu? Zgubiłem się. Wcześniej też tak to było rozbudowane, czy dopiero od tego momentu możemy tak sobie chodzić ładnie? O jest, to jest wyjście tu. Okej, okay, mamy to. No. No to za 5000 chyba warto zapłacić za to tu. Tak, wybierz już coś i chodźmy. Znacznie zwiększa obrażenia zadawane wręcz przez Kratosa, kiedy jego zdrowie jest powyżej 75%. To obrażenia od ataku wręcz Kratosa zwiększają się w oparciu o jego szał. Otrzymywane obrażenia, które byłyby śmiertelne, zostają zaabsorbowane przez dostępny szał. Bierzemy tak. Czyli może jeszcze nie wszystko stracone. I teraz tak. Przypływ zdrowia niestety nam już nie przysługuje. Albo... W sumie i tak musimy sobie kupić... Nie, szkoda mi tego szału. Weźmiemy to, niewielki przypływ szału. Teraz widzę, że niepotrzebnie biegaliśmy tyle, bo i tak nie mamy już czego ulepszać. No to... A! Możesz... Nie może, to już chyba gdzieś dorwaliśmy. Klucze. Jeszcze... A, bo każdy kolejny jest droższy. No to może było warto. Weźmy tu pchnięcie tych żołnierzy. Ulepszmy, albo inaczej, w pierwszej kolejności ulepszmy, czy wykupmy te klucze, jeżeli one mają być coraz droższe, może nie być już kolejnego takiego przebiegu, żeby zakupić je wszystkie. Co niepotrzebnie? Ja, 40 punktów i mielibyśmy... Wydaje mi się, że takie 2200 punktów dorwać to nie będzie prosta rzecz. Chyba, że odnowimy sobie tutaj ładunek, albo ulepszymy tu zabawki. Ja bym był za tym, żeby znaleźć gdzieś te 40 punktów i wrócimy za moment do naszej bramy. No dobra, bo tak biegam, zbieram te punkty i nigdzie nie idzie ich znaleźć, a nie będzie pewnie znowu okazji, żeby 10 razy przejść po arenie, znaczy zaliczyć 10 szczelin. Uderz tarczą, to cholery! A, to też tarczownik. Więc może wykorzystajmy to, że ten jedyny raz udało nam się tak ładnie tutaj wbić. I... O! Kurczę! A to wygląda. Ale to co, to w takim razie, jeżeli hop tak nam tutaj ciśnie, to jest nasze jakieś takie wewnętrzne poczucie winy? Taki nietypowy sposób jego okazywania? Może trzeba było odpalić lepsze wykałaczki? Teraz tak myślę, jak zdecydowałem się wbijać na arenę tutaj, to można było strzęść mocniejsze. Możemy też wydać sobie... A, weź zwichrowanie, jak i tak mamy doładować wszystkie ładunki. Bo mam nadzieję, że po tej walce będzie nas na to stać, to czemu sobie tego nie wykorzystać? Kuria raz! Przyznam, że na tym poziomie, no... Aj! No, oddaliśmy mu ten sam... Jeszcze raz! No i na R3. Są już pokonane?
Nawet taki przeciwnik na tym poziomie jest wyzwaniem, jakby nie patrzeć. Dobra, ale gdzie echo lotne? Szczęście, uderzenie meteorytów. To było fajne. Cyk, cyk, cyk. I to okolica. Szczęście, dobra, weźmy to. Nagroda średnia. Ale mamy echa na to, co chcieliśmy. 580. Oj, chociaż nie, nie będzie. O, o. Moment. Wow! Tak mnie wystraszyło, którędy do domu? Zgubiłem się. Nie tędy. Czyli do domu musi być gdzieś obok, tu jeszcze chyba jedna ścieżka. To było blisko, ale jeżeli odnowienie tamtego kosztuje 750, to nas nie będzie stać na kluczyk. Kurczę, myślałem, że dużo więcej tego nam wpadnie po tej walce. Możliwość decydowania o własnym losie. To pewnie miłe. Bo zostanie nam 2000. Wszystkie ładunki relikty, czyli dalej nie mamy tego, co, po co tu przyszliśmy. Można nimi na stałe zdjąć barierę. Znaczy wiemy, jak klucz działa. 2200. A nie zostanie nam... Nie, to chyba wolę przygotować nas na walkę, chociaż... Być może po tym, co tu przeżyliśmy, to spotkanie z Tyrem będzie dość szybkie, przyjemne i nie takie wymagające, jak chociażby to ostatnie, co tu zrobiliśmy. No ale ostatecznie szkoda, bo jakby wpadło nam 1000 punktów, to bym inaczej może zaszalał. Byśmy kupili te klucze, bo tak to nie wiem, czy będzie dane nam otworzyć wszystkie skrzynki na świecie. Będziemy kombinować. Dobra, mamy ulepszone tutaj wszystko, tu też mamy wszystko i tu... Szał. Zamiast za pieczęć ducha, ten szał. Nie, mam nadzieję, że go doładujemy. Mamy jeszcze wskrzeszanie jak coś. Dobra. No bardziej tej areny nie szło już zrobić. O, witaj bracie. Wróciłem. Brawo, Kratosie. Chcę ci zaprezentować kolejną broń z moich podróży. Gotowy na pokaz? O ty, panie, Prince of Persia, ale pamiętam, że nie lubiłem wrogów z tą bronią. O, potrafili zrobić tam krzywdę nieprzyjemną, nie no to... Czekaj, bo to było coś... Czemu nie odbiłeś? Kratosie! Skoncentruj się! Czekaj, brałem... Coś z ziemi tutaj, no! Możemy iść. No, w ogóle nie wjeżdża ta tarcza na niego. Bardzo dobrze. Patrz na to, co jeszcze budzi grozę. Milion wykałaczek. On chyba znowu zbifrostowany. No, w końcu wjechało. No, ile można czekać na ten tarczy? Może sobie użyjmy raz meteorytę. Sam się zacznie leczyć znowu. Powiedz, Kratosie. Szczerze, co czułeś, pogrążając swoją ojczyznę w mroku? Nie chciałem, by kraina ucierpiała, ale o nic już nie dbałem. Zatraciłem się we wściekłości i zemście. Nie o to pytałem. Co czułeś w tamtej chwili, kiedy oddałeś duszę ciemności i sprowadziłeś mrok na wszystko, co cię otaczało? Czułem się... Ciemności nadejdź, Myrkr! Chcesz z nami porozmawiać, czy nie bardzo, bo... trochę światła! A idź w stronę światła, chyba tak to w takim razie działa. Cześć! Już wiemy, czego szukać. Dobra. No! W końcu na koniec walki się nauczę korzystać z tej tarczy. Zaufaj instynktowi, patrz na to! Oj! Kurczę, odbiłem. Jak kopa już to nie było. Aktywowaliśmy włócznie. Weź życie. No dobra. No już może nie być kolejnej okazji na to. Jakie podejście, to razem się przygotowałeś. Dobra, weź to. No i teraz jak dostanie jeszcze Coco Jumbo,
Co, już nie musimy stać w świetle? Milion, tysiąc żołnierzy! Mamy cię, tyże! Ja to w stosunku do tych ostatnich szczelin to był luzik. Poddaję się, wygrałeś. Bardzo dobrze. Sądzę, że nie byłeś obojętny, Kratosie. Czułeś się zraniony. Głęboko zraniony. I załatwiłeś to niezbyt umiejętnie. Zaraz. To ty przywróciłeś słońce? Wziąłeś rydwan Heliosa i umieściłeś słońce na nieboskłonie, poświęcając przy tym siebie? Tak. Spadałem ku śmierci i uratował mnie Helios. Ale to wspomnienie wydarzyło się, zanim go zabiłem. Moje zło miało się dopiero zrodzić. Jaki w tym sens? Twoje dziedzictwo od zawsze było skomplikowane. A bycie dobrym nie jest ostatecznym celem, lecz sposobem na życie. Nieszczęścia mogą nas zrzucić w mroczną otchłań. Oprzemy się jej tylko dzięki mądrości i czujności. Teraz radzisz sobie już lepiej niż w przeszłości. Można rzec, że słyszysz w głowie lepsze głosy. Na razie chyba wystarczy. Masz sporo do przemyślenia. Tak. Wracajmy na plażę. Bądź dumny ze swoich osiągnięć, Kratosie. Do zobaczenia. No, ile tych pieczątek. Wrócił, zawsze wraca. Wydaje się, że robisz postępy, czymkolwiek się zajmujesz. Możliwe. Posłuchaj. Wiem, że przeze mnie czułeś, że oczekujemy od ciebie zbyt wiele. Ale musisz wiedzieć, że nie proszę cię, byś zmienił to, jaki jesteś, ani kim jesteś. Musieliśmy zburzyć stary świat, by zbudować nowy. Pozbieraliśmy kawałki i poskładaliśmy je na nowo. Rzadko ma się taką szansę. Dokonałeś tu czegoś, a dla niektórych stałeś się symbolem zmiany. Zazwyczaj cieszy mnie sama świadomość, że jesteś częścią Rady. A w inne dni? Zyskałeś prawo głosu. Korzystaj z niego, jak zechcesz. To co nas jeszcze tu czeka? Chcesz porozmawiać może? Sigrun. Napotkaliśmy tam senatora. Tak naprawdę to wcale nie był on. Zapewniam. Pamiętasz waszą poprzednią walkę? I Valhalla bez wątpienia próbuje to wykorzystać. Ale dlaczego on? Chyba nie mnie o tym mówić. Cóż, będzie chociaż o czym rozmyślać pomiędzy starciami. Ludzie wszechstronni nie są zależni od losu. Z nami teraz nie pogadasz. To chociaż, kurczę, bo tyle tych pancerzy, ale bo ja jakoś nie mam takiej potrzeby, żeby nie wiadomo jak się tu ubierać. Możemy zobaczyć, co dostaliśmy. Nie. Można zobaczyć, co tutaj dostaliśmy za dodatki, ale jakoś mi ten podstawowy strój naprawdę podoba się. Taki jest Kratos, jakiego zapamiętałem. O, coś nowego na ściance? Dawno nie było tego. Zadania wykonane i kolejne do zrobienia. Dziękuję. Chcesz pogadać? Nie chcę. Czyli rozumiem, że jak wykonamy zadanie, o właśnie, nie tak jak tutaj, to dostaniemy dalszą część opowieści. Tarczowniczko. To dar dla ciebie. Przeszkody to dla ciebie tylko stopnie na drodze ku chwale. Czas na opowieść. Mów dalej. Więc tak sobie żyłam, od bitki do bitki. Kiedy nie wszczynałam bujek, rzucałam się, by do nich dołączyć. Może w Asgardzie tak już jest, ale miałam wrażenie, że moje zmagania nie mają końca. Chyba potrzebowałam emocji, czegoś, dzięki czemu poczuję, że żyję. Parłam naprzód i nie ograniczał mnie ani lęk, ani tym bardziej rozsądek. Wyrobiłam sobie reputację, co okazało się źródłem problemów. Zbir, którego raz poniżyłam, żywił do mnie urazę i postanowił mnie wytropić. Z łatwością odkrył, kim jestem i gdzie mieszkam. Uznał, że da mi nauczkę.
Wrócimy do tego, kiedy zrobisz postępy. No dobrze. Jeśli Valhalla oferuje pomoc, ja bym skorzystał. Jeszcze trochę tego możemy zdobyć. O, tu nam brakuje. Chociaż trochę tego już zebraliśmy. Niewielka premia. No chyba w te premie będziemy musieli zacząć inwestować. Dostępne nagrody w postaci glifów. No właśnie, ale lepsza premia do Echa? Bo tak widzieliśmy, tego Echa mieliśmy ostatnio dużo. Mała szansa. Przemyślę, odpalę jakieś premie, ale myślę, że to jest nieistotne, żeby to wszystko pokazywać. Chociaż to nie będzie trudny wybór, bo tak naprawdę weźmiemy sobie z wybrańców Valhalli więcej pieczątek. To się może przydać. A to dawaj też od razu. Ło, a kolejny poziom to taki dość drogi się wydaje, za 1000. I może w takim wypadku... przydałaby się i tu setka. To będzie na start zawsze jakieś leczenie czy coś, ale przede wszystkim tu niewielka premia, bo tego zabrakło. Może byśmy nie musieli ostatnie szczeliny robić, jakby mieć jakąś premię. Klucze. Dobra, ale to przy następnym przejściu sobie odblokujemy. Zapomniałem o kluczach, chociaż tych trochę kupiliśmy ostatnio. Tu są ważniejsze rzeczy, tak? Co powinniśmy odblokować? Mamy tych punktów naprawdę dużo. Myślę, że podstawa to będzie pójście w siłę, chociaż tak widzieliśmy po tym przejściu, życie też mogłoby się nam przydać. Dobra, siła z boskim triumfem. Z drugiej strony, no... Ta siła, jeżeli by przymnożyć razy dwa, no to praktycznie każdego przeciwnika ładnie kroimy. Znowu ta witalność, no też się przydaje, nie jest jeszcze taka droga. Ale poszedłbym może dwa razy w siłę? Bo co tu mieliśmy z tego? Zdrowie szał. A, i ten rabuj zdrowia za szczeliny. Dobra, to stąd nam wyskoczyły te dodatkowe opcje. Na koniec, przy przebiegu. Ale chyba i tak wolę. Zobaczymy, ile on z siły wyciągniemy już tylko raz. Pakiet. No i tu niestety 250 kolejne. Trochę brakuje. A szkoda, bo w sumie fajnie ta siła tu rośnie. Później znaleźć to w skrzynkach to nie takie proste. Runy. Z nich praktycznie w ogóle nie korzystamy. Dobra, poszedłbym tu. Zdrowie szał. Możemy sobie szał też odpalić. Coraz częściej go używamy. Szczególnie jak to nie jest ten... mieczek spartański, no to tamten szał jest całkiem istotny. Rabuj zdrowia trochę mnie kusi, chyba że to podczas końcówki naszych przebiegów, jak już biegamy od szczeliny do szczeliny, okazuje się być całkiem spoko. I mamy tutaj punkty. Myślę, że przy następnym przebiegu... Ale rośnie. Przy następnym przebiegu też będziemy mogli w ogóle fajnie zaszaleć. Czy tutaj coś nam wpada? Nie mamy żadnej tej, którą by nam proponowali. O właśnie, bracia. No ale nie mamy dostępu do tych, więc tego wyzwania sobie nie odpalimy teraz. Zmienia się tarcza na strzaskaną gwiazdę. Dwukrotnie, aby wykonać pchnięcie tarczą, to wiemy, aby naładować tarczę. A, i sparowane ładunki. Z tego chyba w ogóle nie korzystaliśmy nigdy. Wykonaj pchnięcie tarczą na chwilę przed atakiem wroga, by go zaobserwować. Okej. No dobra, weźmiemy no. Wydaje mi się, że tej tarczy nie używaliśmy. I pytanie, co teraz tu nam wskoczy? Furia. Furia była niezła. W sumie wszystkie. Męstwa może nie czuję, bo to jest takie leczenie, ale furia może być. Chociaż dziedzictwo najbardziej mi się podoba z tych nowych. To co, możemy wejść? Gdzieś tam trzeba by było zapisać, bo nie jestem pewien, czy jakbyśmy teraz wyszli, to czy by nam zapamiętało to wszystko, czy dopiero byśmy mieli to tam gdzieś na początku tego jeziorka spotkanie? Jaka broń? No właśnie, jaka broń? No to zobaczymy przy skrzynce. Powita nas ktoś, czy nie bardzo? Standardowe powitanie. A ciekawe, jakby tak połączyć. Że, czy to dałoby radę tak, że na przykład dostał toporem, jest zamrożony, a wchodzimy w niego z ostrzami tutaj ognistymi i to na przykład robi mu jakieś większe obrażenia. A, już mamy, wróć do Gunnr. No to możemy wrócić. To czekajcie, otwórzcie te drzwi za nami. Rzut włócznia sprawi, że pojawi się kolejna włócznia w loso... Co w losowym z losowym wyssaniem żywiołu? O, brzmi nieźle, ale znowu włócznia. Znacznie zwiększa się umiejętności mroźne cięcie, mroźny wzlot. Które to były? Ciśnij podczas mrożnego przebudzenia. Nie, ja nie korzystam z tych przebudzeń. To jest akurat
Z tego to bym rezygnował. Kiedy dzierżysz ostrza, chwycenie ogłuszonego wroga zapewni dar siły. Dobra, to co, znowu ostrza by wchodziło. Chociaż nie ukrywam, że to dodatkowa włócznia, ale biegać znów z włócznią. Bierzemy. Pochwycona siła. Tylko, że to na dużego wroga to może się niekoniecznie nam przydać. Ostatecznie to jest tylko taka mała sugestia, to zawsze możemy sobie broń zmienić na inną. No, który pierwszy? Oj! No właśnie, tę tarczę chcę tu przetestować, bracie. Co, już się rozbił sam? Oni umierają na sam nasz widok, to było ze strachu. Dobra, zwiększa wszystkie zadawane obrażenia od ogłuszenia. Duża zależność od szczęścia, szansa na przypływ szału przy parowaniu. Obrażenia od ogłuszenia. To chyba obrażenia od ogłuszenia weźmiemy. Zresztą przypływ szału przy parowaniu też by mógł być pomocny. Czasem to wszystko jest fajne. I teraz tak, znowu zapamiętać. To jest dobre. A to? To też było niezłe, ale to wydaje mi się, że będzie ważniejsze. Te mniejsze chyba częściej możemy znaleźć. To co, wbijamy? A, zapomniałem o czymś. Zastępcza córka. Skrzynia pełna zła. To chyba coś ważnego. To jest ta historia z kowalem, tak? Jego córka była kluczem i umarł, chroniąc ją. Przede mną. Otworzyłem tę puszkę, bo szukałem sposobu na zabicie Aresa. To, co wyzwoliłem... Wszyscy bogowie postradali zmysły. Jeszcze raz ci. Cicho, głowo. Niestety. Kiedy ja jestem w mojej Walhali, ty jesteś skazany na niego. Zastanawia mnie, czy powoli już nie powinniśmy zbliżać się do końca, tak? Czy to nie będzie czasem ostatni przebieg, patrząc na naszą Kratosie, sytuację? Jak już? Dobrze znałeś córkę Kowala? Pandora przypominała mi moją własną córkę. Straciłem ją dawno temu. Przykro mi, Kratosie. Z pewnością nawet gdy byłeś opętany zemstą, nie chciałeś, by stała jej się krzywda. Pandora była niewinna. Sposób, w jaki widziała świat. Potrafiła do mnie dotrzeć jak mało kto. Nie zasługiwała, by być pionkiem poświęconym w grze bogów. Twój żal jest oczywisty, ale dziękuję, że pozwoliłeś sobie na to wspomnienie. To ważne. Młyniec chaosu. Wychyl E, wciśnij, aby prowadzić szybkie obroty. No, korzystamy z młyńca chaosu, dobra. Wiemy przynajmniej, jak to działa. Poświęciliśmy trochę życia, czyli to tak chyba specjalnie. Z jednej strony dali nam ofiarę, ale z drugiej aż tak bardzo nie boli. Tam rozumiem, że to są te elementy ozdobne, więc chyba ostatnie, czego nam trzeba, to pracowanie nad naszym strojem teraz, czy wydawanie o... A nie, tu może być czasem ten relikt na brzegu. Tylko właśnie zawsze mam wątpliwość, czy to jest relikt na brzegu, czy relikt do wymiany już tutaj, ale to nikt nie zmuszy nas do wymiany. Zobaczymy przynajmniej, czy poświęcenie, czy rezygnacja coś da. I co my tu mamy? O, to jest na brzeg. Riddla, ale Riddla nas chyba też nie interesuje. No dobra, ale gdzie wy macie tutaj te punkt zapisu? Halo? Gorzej, jak to jest przejście bez punktu zapisu. Bo teraz to na pewno, jakbyśmy wrócili, to jest dla nas jakby... Początek zabawy. Tam były dzbany, ale to są te zwykłe. To byłby te początek zabawy. No to chyba był punkt. O, mamy cię. Od brzegu. No dobra, to w takim razie tutaj kończymy nasz dzisiejszy przebieg. Mam nadzieję, że było fajnie. No, zrobiliśmy naprawdę trudne wyzwania. Zobaczymy, co wyjdzie z tego w następnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.